Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Dzisiaj wyjątkowo jestem sam. Rozumiecie, zapomniałem przygotować zapasa na dzień, w którym widzicie ten film, dlatego musiałem na szybko samemu wleźć i, no wiecie, poradzić sobie z trudnościami losu, że tak nazwę. A więc tak, od ostatniego epizodu, jak widzicie, powstało takie piękne coś. Głównie w celu pozyskania chociaż kilku nasion Defuida, żeby potem go rozsiewać już, wiecie, normalnie. No. I przy okazji też fajny sposób na drewno. Powstało parę nowych rzeczy, nawet nie wiem co konkretnie, co nie, bo dużo łowiłem, więc jak widzicie mam teraz rozdymkę balonową. Manoni dokończył budynek. Super po prostu jest. I nie wiem, czy coś jeszcze się pozmieniało, poza tym, że to rzeczywiście łaziłem dłużej, dalej, po, no wiecie, podziemiach. I patrzcie, ile tego znajdywałem jeszcze. Wiem, że mało, ale no... Żeby nie poświęciłem jakoś dużo czasu wyjątkowo temu wszystkiemu. Więc tak, check, sukces spory. No ale dobra, mniejsza z tym. Plan na dzisiaj? Zemsta. Jeśli oczywiście się ona uda, to może unicestwimy właśnie Pożeracza Światów, który... No ostatnio unicestwił mnie. Jeśli natomiast się nie uda... powinien wziąć jakieś pochodnie ze sobą, więc... Ale właśnie wracając, jeśli się natomiast nie uda... To najprościej w świecie pójdziemy może zwiedzać trochę jaskiń mroźnych czy coś. Wiecie, po prostu trzeba znaleźć jakieś coś, co da nam trochę zajęcia na czas jednego odcinka. Jak mówiłem, niestety muszę sam to zrobić i nie wiem, czy wspominam czy nie, ale no czas też trochę nagli. Chodzi właśnie dzisiaj po prostu gościa, ewentualnie ja pójdę w gości. Wszystko jeszcze będę się dogadać z tamtym ludziem. No, więc nie będę może bardziej przedłużał, tylko lecimy, szukamy i miejmy nadzieję, że właśnie znajdziemy wystarczająco dużo tych całych orbów bodajże, żeby wezwać Robala bezproblemowo. A jeśli nie, no to trudno się nagromadzić materiałów na stworzenie Wormfooda. Żeby akurat chyba nawet mamy, więc jedyne co bym musiał ewentualnie zrobić to polować na Eater of Souls, których tak czy jak będę ubijał, bo w sumie nie dosyć, żebym mogli przeszkadzać podczas starcia z samym zżeraczem. No to jeszcze wiecie, no hamburgery, o których już mi pisaliście, o których ja sam wspominałem. Porządne żarcie, chociaż patrząc na to, co już chyba nie trzeba się tym nawet szczególnie przejmować. Po prostu mówienie i tyle w temacie. Ale dobra, mniejsze z tym. Jesteśmy już znowu w podziemiach. Corruption. Trzeba znaleźć, jak już jeszcze powtarzam się, 3 orby. Może to być spore wyzwanie. Może nie. Ale wierzę, że z pomocą skarb bombów... No właśnie. Nie będzie to żaden problem. Przy okazji lepszy muszkiet. No jak nic nasz ranger to dostanie. Zdecydowanie się przyda. Dobra. Mam coś jeszcze takiego godnego uwagi w tym miejscu, chyba na... Dobra. Zżeracze dusz. No na nich to czekałem. Jak gdzie nie są jakoś szczególnie groźni już, z 400 HP. A jak najbardziej dalej dają przydatne rzeczy. Przemyśl ten Rotten Chunk. Chociaż oczywiście nie jest to jedyne. I proszę, patrzcie jakie ładne miejsce. No, normalnie idealne na wyzwanie zżeracza. Gorzej tylko, że nie wziąłem ze sobą mikstury uspokajającej. Nieźle. A co prawda straciłbym set bonusa, ale jeśli skompletujemy całą zbrojkę, to sobie to ubiorę zdecydowanie. Ewentualnie jak pokonamy zżeracza, to też oczywiście to wezmę, ubiorę. Bo nie wiem, czy wspominałem, ale bicze są... No, zmieniane pod wpływem prędkości ataku wręcz, więc no. Zbrojka daje ponad 20%. Mnie to pasuje. Będę szybko bił z bicza, więc rozumiecie. Wolę nawet ryzykować sporo tym, że samony będą słabsze, ale mieć lepsze bicze, niż potem mówić, że o jest te bicze takie useless. Chociaż z czasem się przerzucę prawdopodobnie na zbrojki związane bardziej właśnie z... No, i o tym mówię. No właśnie. Mam burgera, ale kontynuując. No, jednak na obecny moment... Nieźle. Wolę mi się skupić na prędkości bicia samego w sobie, niż na minionkach. Później, jak zacząłem mówić, nie wiem, czy skończyłem,
Na pewno przerzucę się na miniony bezpośrednio. I kolejny Vylthorn. I niestety jednej miksturki jeszcze nie wziąłem, która by mogła nieźle pomóc. No niestety. Ale zobaczmy. Może jakoś się uda. Znaczy, że i tak zginę za chwilkę, tak? Ale dobra. Dobra, zaraz łeb znowu gdzieś tutaj spadnie. Spokojnie, gwiazdy kluczu. Dasz radę. Muszę się tylko uwolnić z niego. No. Jak widzicie, slimik nie jest szczególnie przydatny. Natomiast bicz ma taką cechę, że pozwala bić go nawet przez ściany. Dobra, i łeb. Znowu. Dobra, jeszcze tylko 20 parę sekund i będę miał kolejne użycie mikstury. Więc nie jest tak źle. Jeśli przeżyję to, to już jestem w stanie przeżyć wszystko. Gorzej tylko jak się już rozdwoi. To niestety nastąpi prędzej niż bym tego chciał. No jeszcze, nie, wie, że 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, gwiezdny kluczu, chlej. Dobra, udało się, wychlałem. A w sumie jak już wychlałem, to jest dla mnie nadzieja na przetrwanie chociaż odrobinę dłużej. Nie, jednak nie. Nie byłem przygotowany, nie ukrywam. Ale proszę, widzicie, jest szansa na to, żeby sobie z nim poradzić. Tylko teraz pytanie, ile łusek zdobyłem? Bo może wystarczyłoby na kilofa? Chociaż wątpię. Tak więc póki co 1-0 dla robaka. No niestety. Dobra, to teraz tak. Tutaj mamy skrzynkę na wszystko. Nawet moment, więc wkładamy takie rzeczy. Materiały craftingowe tego typu to. Tak, koszula tu. I dobra, podejście drugie. Teraz mi się nie udało, po prostu przeceniłem możliwości roboka. Endurance Potion, Regeneration Potion. I może mam coś jeszcze, co mi się przydało. Iron Skin, na pewno. Gravitation, nie, Mining. Heart Reach, też może się przydać. Titan, nope. Shine, na pewno pozwoli mi łatwiej się tam orientować i to. I niestety chyba mamy wszystko, tak więc teraz tylko najważniejsze. Ile mamy Rotten Chunków? Chyba trochę za mało. Ale dobra, jeszcze pogadamy z guide'em, bo guide'u powinien się na tym znać, to może nam pomoże porządnie. I jeśli tak, to oczywiście zaraz unicestwimy roboka. 15-30 proszku, okej, okay. A proszku dostajemy 5 z jednego grzyba. Czyli potrzebujemy 6 grzybów zmarnować. Okej. Okay. No w sumie jesteśmy już gotowi tym razem tak definitywnie na starcie z żelaczem, bo w sumie... No nie sądzę, żeby mógł coś lepszego załatwić sobie do tego czasu. No ewentualnie Finch Staffa, ale no wiecie, nie ma Finch Staffa, więc nie mam jak go zdobyć. Dobra, w sumie akcesoria mógłbym też jakieś takie bardziej ofensywne wziąć. Tylko problem polega na tym, że my w sumie nie mamy żadnych akcesorii takich ofensywniejszych czy coś, więc... Muszę sobie radzić z tym, co mam. No ale na całe szczęście, jak widać, tym razem pomyślałem, wziąłem 6 mikstur, które mogą nieźle zadziałać. Niestety tylko najgorsze jest to, żebym musiał je manualnie chlać, bo noszę ze sobą też miksturę skrzynek. Jeśli kogoś zastanawia czemu, to w dalszym ciągu potem by siostra tego nie zabrała, nie wychlała i nie zginęła, próbując łowić. Tak więc no, rozumiecie. Po prostu w obawie przed tym, żeby się nie zmarnowały, noszę ze sobą. Ale dobra. Biegnij, gwiazdny kluczu. I dobra. Jesteśmy już pewne miejscu, tylko tym razem zamiast iść tędy, wejdę od góry. Więcej żelaczy powinno się pojawić. A nóż, widelec, nawet któregoś dzięki temu znajdę jakoś lepiej. Serio, czyli nie wziąłem pochodni. Ja chcę tu spadać, nie mając pochodni. No właśnie, już tego pożałowałem. I w sumie nie znalazłem żadnego żelacza. Może tutaj będzie jakiś? Chyba, że jak na złość nagle ich nie będzie. Więc potrzeby tylko jeden Rotten Chunk, żeby móc drugie podejście do walki ze żelaczem dzisiaj zrobić. Dziękuję. Po co ja to zrobiłem?
Dobra, Wormwood. Tym razem jestem gotowy. Oczywiście Eater of Souls będą dalej tutaj łazić, bo jakby inaczej. Więc chlejemy wszystko, co mam. To na wszelki wypadek, że potem jak serca będą szybciej się pojawia, szybciej się podnosiło. I dobra. Najważniejszy punkt, jak najszybciej eliminować poszczególne elementy. W ten sposób może uda mi się jeszcze jakoś przezwyciężyć go. Tylko ten, też nie mogę się dawać złapać. Jak się dam złapać w niego, to już jest mój koniec, tak szczerze. No i w sumie znowu się dałem. Ale widać, nie bije aż tak strasznie dużo, jak można byłoby się spodziewać. Te 10% dodatkowej redukcji, jak nic, jest tutaj mocno zbawienne. Tam w sumie nawet ponad 10%, bo w sumie mam jeszcze parę punktów dodatkowej... No, dodatkowego pancerza. Wiem, że nic widowiskowego to nie jest ta walka. Mógłbym przygotować arenkę, ale ja jednak wolę bić się z bossami w naturalnych środowiskach. Taki już mój urok, który w sumie też może być moją klątwą, jeśli chodzi o to podejście do Bastera. Że ja po prostu, no, nie lubię za bardzo arenek. Okej. Jeszcze mam spokojnie chwilę. Nie trzeba chlać mikstury. Też to jest fajne w pasku, że... Bo właśnie, dla mnie taki pasek jest bardziej czytelny niż nawet te kilka serduszek. Owszem, serduszek jeszcze można było nauczyć przez ten długi czas grania w Terrarię, no ale ja wolę jednak paska, nie ukrywam. Zresztą po to go też noszę, jak go preferuję. Dobra, w sumie już mam mało HP, to można wychlać miksturkę. Dobra, unicestwiliśmy mu głowę, co jest dobrym ruchem, bo... O Jezus, właśnie to się zaczęło. Segmentacja. Większy chaos, więcej problemów. Ale jednocześnie więcej zabawy. Daj, coś mi mówić naprawdę, te mikstury odmienią losy całej bitwy. Owszem, mogę jeszcze samemu potion sobie poszukać, ale... Nawet nie wiem, czy mam materiały, żeby je craftić, więc... No bez niego jakoś sobie radzę. Wow. Nieźle. Dobra, i zaraz jeden z... to myślę, posegmentował na trzy części. No nieźle. Dobra, jeszcze 16 sekund będziemy craftić miksturę. No. 10 sekund muszę jeszcze wytrzymać. O Jezu, z takim ilością kawałków nie wiem, czy dam radę. Chociaż dobra, ten prawie padł. Jeśli go unicestwimy, powinno być o niebo łatwiej. Dobra, klej. Okej, spokojnie. Patrz na mapkę, gdzie są wszelkie segmenty. W sumie nawet jeśli się już nie uda teraz go pokonać, to może zbiorę chociaż łuski na zrobienie zbroi. Tam w sumie tylko spodnie i hełm, bo mamy starą koszulę, więc... Dobra. Teraz został już tylko jeden. I tak trzeba być jeszcze ostrożnym. Bo mogę tu paść. Znowu. I chyba tak się stanie, niestety. No chyba, że magicznym trafem nagle. To tu wypada tym serca ze wszystkiego. Nie. Muszę trzymać 20 sekund. Wtedy będę miał kolejne użycie mikstury. A to oznacza, że muszę po prostu uważać na jego łeb. I niestety. Długa porażka. Nie, ja nie umiem. Pewnie co to prawda moja wina tego, że jestem jełopem czy coś. Ale spokojnie. Łusek trochę nagromadziliśmy, więc trzymajcie kciuki, żeby starczyło na pancerz. Bo on zdecydowanie odmieni losy wszystkiego. 40 łusek. Dobra. Bierzemy wszystko, co mam. Nie chcę obsydianu. Jejośku, wielka chwila. Trzymajcie kciuki, bo jeśli się uda, to jesteśmy po prostu... No mam powiedzieć, że nie tylko zbawieni, co jesteśmy już po prostu potężni. Powinno być spokojnie dobrze. Koszulę, jak powtarzam, mamy. Więc tak. 15. Czajta. Potrzeba 25, tam 20. Chyba się udało. Dobra. I idealnie. Jeszcze na kilofa mamy. Tak więc... Dzisiejszy cel, jeśli się nie uda pokonać go za trzecim razem. Wiem, że może to wedle was być już, Jezu, znowu próbujesz. Takie wkurzające, męczące i w ogóle. No ale kontynuując, jeśli się nie uda, to idziemy sobie w piekło. I proszę. Mamy zdecydowanie lepsze teraz prędkości bicia. Nie wiem, czy jest jakieś to mocno odczuwalne, ale no... Pancerze mamy też więcej, więc no. Dobra, odkładamy wszystko. Jeszcze 2 kilofy można zrobić. Czuję, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby mi się coś naprawdę udało, więc tak.
Dobra, to w sumie spotkamy się, jak już nagromadzę materiały na przywoływajkę. Szkoda po prostu marnować czas na bicie pożeraczy dusz. Tak więc jestem już. Jak widzicie, przygotowałem przy okazji ognisko. Pożeracze żółcz, tak, dusz ciągle się pojawiają, ale spokojnie, no to też jestem przygotowany. Okej. Fajnie byłoby, gdyby się udało to powiesić. O, jest. Tak więc, wormfood B, żeby wszystkie mikstury, które uznam, że mogą być jakkolwiek przydatne, się pojawiły. Co jest? Kal, tak. Zmniejszenie spawn rate'ów. Też zdecydowałem się zarzucić, bo jednak mimo tego, że mam teraz bonusy przeciwko pożeraczom, wolę być przygotowany na każdą możliwość. Łącznie na to, że oni będą dalej tu przylatywać i mnie przeszkadzać. Dobra. Okej, teraz będzie znowu pewnie od góry leciał. I trochę w złą stronę to idzie. Z dala od ogniska chciałbym jak najbliżej się go trzymać, bo jednak ono jeszcze bardziej przyspieszy regenerację, zwiększając moją szansę na chociażby chwilowe przeżycie. Dobra, pierwszy segment zniszczony. A właśnie, jeśli kogoś zastanawia, czemu ja jeszcze w ogóle to biję, skoro mam już mózgi na wszystko, to nie trzeba go ubić, żeby się pojawił pewien NPC. Zresztą wszyscy chyba już go znają. Z angielskiego Tavern Keep, z polskiego bodajże Szynkarz. No, fajnie by było się wydostać. No. Dobra. A teraz proszę nie przeszkadzać, jestem zajęty. Dobra, oczywiście mównicy jak zwykle przyleźli, ale spokojnie. Jak widzi, mam nadzieję, że nie słyszeliście imienia, bo oczywiście po imieniu. Co z tego, że widzą, że zajęty jestem. No, ale i tak, jeśli słyszeliście, to brawo, znacie moje imię. No i tak się to nie zmieni. No ale wracając, mównicy przeszkodzili, ale mimo to dalej jeszcze się trzymam. Jak nic to ognisko wielce zmieniło wszystko. No i w sumie też to, że staram się bić głowę, a nie w jakikolwiek segment. Albo to przyspieszenie machane biczem. Tak, przyspieszenie machane biczem pewnie też ma spory wpływ na to, jak mi się to udaje. Dobra, zarzucimy miksturkę, bo w sumie trochę życia brakuje, co? Nie ma co się przejmować. No, a i właśnie w sumie formsy też na pewno nieźle pomagają, bo jak ja odbijam część obrażeń, które on we mnie bije z powrotem w niego, to no, jest nieźle. I niestety zaraz się chyba będzie multiplikował. I właśnie to jest taka dodatkowa ciekawostka, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, lore Terrarii, które kiedyś jeden z twórców opublikował w formie kilku grafik. Wszyscy bossowie, prawdopodobnie, którzy mają też swoje mechaniczne odpowiedniki, łącznie z mózgiem, tą częścią pradawnego Cthulhu, który kiedyś nawiedział te światy, został przegnany przez Dryadę, ale nie będę opowiadał tutaj historii. A w mechanicznych też jest, no, bądź co bądź mechaniczna wersja tego torbaka. Co jest dosyć mocno, powiedzmy, co mocno potęguje teorię, jakoby nawet on był częścią tego całego tajemniczego Cthulhu. Niektórzy mówią, że mógłby być jego jelitem czy czymś, czy jakimiś innymi wnętrznościami. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, co wy też o tym sądzicie. Chciałem poznać waszą opinię na ten temat. A póki co, dobra. Może się uda. Czuję po prostu moc. Czuję, że teraz te moje przygotowania mogą być wystarczająco porządne, żeby sobie z nim poradzić. Chociaż jeśli się podzieli na miliony kawałków, to nie jestem pewien, czy jestem w stanie to przetrwać. Mapka wskazuje już teraz chyba 3 albo 4, więc no nie jest za dobrze. Ale okej, póki siedzę. Oj, żarcie, szybko. Tym żarcie jest podstawą wszystkiego, bo ono mi naprawia regenerację życia, inaczej mam tylko połowę tej regeneracji, która by była tutaj. Bez niego. Dobra. Nie, te mniejsze segmenty się poeliminował, byłoby znacznie łatwiej. Okej. Nie. Niewiele zabraknie, ale no niestety. Także 3 razy się nie udało. Jak widać, jestem po prostu zbyt dużym open. Możecie już mnie komentować, negatywnie oceniać, w ogóle hejcić jak chcecie. Ja pokazałem, co mogę. Niestety, nie wyszło. I tyle w temacie. Już sporo łusek też zrobię, może tą nie ancient wersję sobie koszuli, bo czemu by nie. No i zgodnie z obietnicą, w takim wypadku idziemy chociaż na chwilę w piekło. Wiecie, no, mam dopiero 19 minut. No nie ukrywając, chciałbym, żeby ten odcinek trwał chociaż te 20 parę, więc... No.
Więc po prostu, skoro gra mnie nie lubi, nie pozwala mi pokonać żadnego bossa. Na przykład będę musiał się jeszcze lepiej przygotować i nie wiem, pomyśl co i jak jeszcze. No ale w sensie, jeśli nie pozwala mi nawet jego pokonać, to może w piekle będę właśnie miał większe szanse i większego farta. Dobra. Nic się nie zmieniło w sumie w statystykach, ale jakoś tak lepiej mi z tym, że mam komplet ten nowocześniejszy, cały. I dobra, mój kill-off jest jaki? Bonusy tylko do wielkości. Chociaż mógłbym niby spawać sił z Slime Kingiem znowu, ale nie. Ktoś tam by tym przejmował. Idziemy w piekło tylko. Jeśli mam tam pójść, to wezmę ze sobą parę miksturek, które nie ukrywam, mogłyby się przydać. Czyli inaczej mówiąc, Danger Sense. I tak. Gdzie tu jeszcze jest? Coś jeszcze było. Obsidian Skin. Iron Skin mamy. Chyba tyle. Nie, dobra, jeszcze tak ze dwa miningi. No i lecimy. Miejmy nadzieję, że chociaż to mi się dzisiaj uda. Bo w sumie Hellstone zdobyty pomógłby mi wielce, patrząc na to, że w sumie dzięki niemu będę miał już całkowicie nowego przyzwańca, który no pozwoli mi chyba pokonać już każdego bossa, bezproblemowo. Oczywiście jak będę miał jeszcze ubranie z pszczół, będzie jeszcze lepiej w ogóle, no ale na obecny moment muszę się cieszyć tym, że w ogóle mam cokolwiek. I że mam w sumie tą zbrojkę nastawioną na bicie z bicza. To oczywiście tam niedługo będę musiał oddać komuś, kto grał Uriorem, ale spokojnie, dobra. Jesteśmy na poziomie lawy, to przy okazji trochę obsydianu może się opłacić zebrać, żeby tego Hellstone'a łatwiej produkować, jak już będziemy go zbierać. W sumie Obsidian Squall by mógł się przydać, jeśli już chce iść w stronę... No, piekła. Oczywiście go nie zrobiłem, no po co? Dobra. Na początek tyle obsydiana powinno wystarczyć. Jak mówię, mój główny cel będzie teraz tylko tym, żeby pozyskać na ten, jak to się nazywało, no, na kostur wyzwania Impa. Poklikasz jakoś tak. To mniejsza z właściwą nazwą. I może na kill-offa, bo w sumie kill-off jest o tyle potężny, że pozwoli mi łatwo nawet zwiedzać wszystko, jeśli bym chciał. Prawo, ja nie wziąłem żadnych pochodni. Tak więc wybaczcie za ciemność, która was tutaj będzie spotykać. No ale oczywiście jestem idiotą, lamą, niemyślącym i jełopem w ogóle. A tutaj już ktoś był. Prawie może lada moment znajdziemy dojście do piekła. Mniej kopania, to lepiej dla mnie. A właśnie, jeszcze jedzenie, żeby jeszcze bardziej to przyspieszyć. Mógłbym też kawałek ciasta wziąć. Dobra, jest dużo lawy. Teraz w sumie dobrze bym chociaż odrobinę tej wody. Bo ta woda może nam pozwolić wystarczająco szybko się przekopać przez lawę, żeby nie umrzeć. Uj, i się skończyła woda. I zaczynałem się to. Zaczyna się w sumie to, czego się najbardziej obawiałem. Ale dobra, może się jeszcze uda temu wszystkiemu zapobiec. Nie, nie da się blokować lawy, tak jak się to robi z wodą. Dobra, więcej wody znalazłem, jest dobrze. Ja wiem, że trochę tam teraz wymarnuję tej wody, bo ona tutaj znika i w ogóle, no ale gdybym się tym jakoś wielce przejmował. Jest dobra. Pierwszy cel, w sumie jaki powinien być? Ja w pierwszej kolejności powiem wam szczerze, chciałbym... Dobra, nie było tematu, znalazłem to co chciałem. Teraz jak już tu jestem, to włączamy wszystkie buffy. No. I właśnie, chciałem znaleźć Hellforge'a, w którym będę mógł sobie teraz wycraftić Obsidian Skala. Wymieniając go chwilowo na to. Po to, żebym nie umierał. I teraz oczywiście konfiskuję tego oto Obsidian Forge'a na potrzeby bazy. I póki mam jeszcze Obsidian Skin na te 6 minut, to nie muszę się bardzo bać lawy. W sumie mogłem go wychylać, jak tam była ta lawa. Mój błąd. Po prostu zbierajmy, ile wyjdzie tego Helga Stone. Przy okazji pozdrawiam Helgę. To w sumie zawsze chyba pozdrawiam, jeżeli nie wspomniałem tylko o kopię Hellstone'a, nazwanego przeze mnie Helga Stone. Dobra. I w sumie... Dziwne, że zazwyczaj jak się tym zajmowałem, to nie myślałem o Obsidian Skinie. Tak łatwe kopanie, że no... Musiał być naprawdę idiotą, jełopem. W ogóle wszystkim negatywnym, co mogę sobie teraz wymyśleć, razem wziętym... Kiedy po prostu kopałem, że nikt nie brał Obsidian Skina, tylko się...
Zmęczyłem z tym wszystkim. Właśnie to jest najlepsze, jeszcze oddychamy w lawie. No szczerze, to akurat mnie trochę zaskoczyło, bo z tego co ja kojarzyłem, to kiedyś normalnie się oddychało jak w wodzie pod wpływem obsidian skina. Ty proszę, teraz oddycha się w lawie jakby nigdy nic. Dobra. I w ogóle były serpenty oczywiście tu będą łazić. Nienawidzę ich. Ale jakoś mi poradzę. Dobra. Teraz jeszcze w sumie, póki pamiętam szybko mój glutek. I idziemy po kolejne większe złoża. Jeszcze chcę się spieszyć i poszukiwać tych naprawdę największych złóż ze wszystkich, bo jednak miałem tylko jednego obsidian skina, więc mam jeszcze tylko 5 minut działania. Nie widzę tu fajne złoże. Może nie największe, ale też do małych tono też nie należy, więc póki jeszcze jestem pod wpływem mikstury, trzeba się szybko tym zainteresować. Dobra. Nie ma bone serpenta, czyli jestem chyba chroniony, tak naprawdę teraz będąc w lawie przed większością zagrożeń tutejszych. Mam jeszcze 4 minuty, mogą wziąć więcej tych obsidian skinów. W szczególności, że dużo ich nałowiłem, ale dobra, trudno się mówi. Jakoś przeżyję z tym. I dobra. Leci po prostu ten Helga Stone szybko. Oj, jest dobrze. Coś mi mówi, że kilo w Hellstone uda się zrobić. Można całą zbrojkę dla naszego Warriora. Ten tom sobie bym sobie zostawił. Nie ukrywając, fajnie by było nawet. To jest to najlepsze, co może być do walki biczem na obecny moment. Chociaż bym nie było, chciałbym się nastawić bardziej na obrażenia niż na prędkość. No chyba, że nagle się zmieni zdanie i się przemieni na elementów Warriora, to wtedy jako Warrior bym szedł na pewno w prędkość, a nie w obrażenia. Idealnym przykładem tego byłby na przykład Archalis, którym chciałbym obrażenia zwiększyć, ale no, on jest super szybki, więc no. W sumie też taka ciekawostka, broń zwana tutaj Archalisem, o, slime już nie spadają, fajnie. Jest wzorowana na jakimś mieczu z Castlevania, nie pamiętam jak się nazywał konkretnie. Nawet jego opis jest powiązaniem właśnie tego wszystkiego. Wiem, że to najbardziej OP broń. Wiem, bo znajomy mi mówił. Plus przy okazji potwierdziłem, bo sprawdzałem. Ale osobiście, przynajmniej w tą część Castlevania nigdy nie grałem, więc osobiście nie powiem nic na ten temat tego miecza. Pod względem tego, jak on jest potężny czy coś. Poza tym, co widziałem i co słyszałem. I w moim odczuciu, no, jest aż przesadzono mocny. Ale w sumie mało kto wie, chyba. Dobra, może inaczej, nie mało kto wie. Mało kto się spodziewał, że można go wydropić z takiego przeciwnika. Ja bym nie podam nazwy, bo nie pamiętam, ale gdybym znalazł Archalisa tutaj, to byście już od razu wiedzieli, o kogo chodzi, bo nawet w opisie Archalisa jest napisane, że nie zdobyłem go od... i nazwa przeciwnika. To ma Szamu, czy jakoś tak? Dobra, mamy jeszcze 2 minuty. Postaram się oczywiście zużyć jak najlepiej, zbierając jak najwięcej Hellstone'a. Oczywiście pewnie zabraknie mi na wszystko, co ewentualnie bym chciał zrobić, ale spokojnie. I tak pozostaję zdeterminowany, żeby powrócić tu potem, kopać go więcej. Bo w sumie Ekus Hellstone'a jest chyba naszą jedną nadzieją, na to, żeby łatwo sobie radzić ze wszystkim. I w sumie wiem, że też mógłbym to wziąć nawet dla samego w sobie efektu obronnego czy coś. Ale nie, ja zostaję przy Shadow Armorze, dopóki nie będę miał zbrojki z pszczół. Chociaż nawet wtedy nie mówię, że na pewno się przerzucę. Chociaż raczej to zrobię. Dobra. A póki co mniejsza z tym, naprawdę kopnę tego Hellstone'a, póki jeszcze jest czas. Mam jeszcze 2 minuty. I w sumie dzisiaj pokazałem szczyt mojego jełowstwa, jak bardzo nie umiem w Mastera. Szczególnie jak bardzo nie umiem w Terraria, ale też udowodniłem, że eksperta dałbym radę. Tylko właśnie nie Mastera, kiedy Master jest bądź co bądź trudniejszy od... o 50% od eksperta chyba. Tak, bo ekspert to stopień... ekspert to jest 200% normala, a to jest 300, więc... jeśli zwiększyć od 200 do 300, to jest tylko 50% tak naprawdę. 50% trudniejszy, o połowę, inaczej mówiąc, dla tych, którzy nie orientują się w procentach za bardzo. I dobra, mam jeszcze 30 parę sekund, to szybko wykopię te pozostałe grudki, po czym szybko się wytepolertowujemy. No tak, znowu naplułem i namieszałem, ale mniejsza z tym. No. Uciekamy po prostu, cieszymy się naszą zdobyczą. I w sumie dobrze, że wziąłem tego obsidian skala, zrobiłem szybko. No jak jest często sytuacja taka jaka jest, to jest jej trochę tego obsidianu, czego sobie od razu wezmę, więc jej sztabek będzie można zrobić. Bo chyba każda jedna sztabka wymagała też niestety jednego obsidiana. Dobra. Ja dziękuję w takim razie za odwiedziny w piekle. Fajnie było. Mamy Hellforge'a. Jest dobrze.
I w sumie odcinka zaraz będzie można kończyć. Bo zrobiłem wszystko, co można powiedzieć, że planowałem zrobić. Ale zanim coś, to oczywiście bierzemy wszystko, co się da. Bierzemy więcej obsydianów, które są tutaj. Przerabiam to na sztaby i... Łech. Lava proof, bagnet. I kawę. Czyli jest jakaś lawa odporna siatka na robaki. Mhm. Oko. Wezmę ją, bo wiem, do czego służy, nie będę ukrywał. Mówienie w lawie wymaga specjalnej przynęty, którą właśnie zdobywa tamtym. No. I w tym momencie, ile mam sztabek? 85. 20 na kilofa. Nie ma przebacz, muszę go po prostu chociaż jednego wziąć. Imp staff. Mogło być gorzej. I teraz tak mam 48. To wymaga 10, 20... 45. Tak więc, drogi szczęśliwcze, który zostaje wojownikiem, ciesz się. Gdyż oto w tym miejscu czeka na ciebie twoja nowa zbroja. Nieźle. Mimo moich lam, mimo nieudanych sytuacji, jak widzicie, udało się odnieść spory sukces. Tak więc ja już bym wam dziękował za to wszystko. Ale zanim coś w sumie odłożyłem zbrojkę, chciałbym sprawdzić jeszcze, mam powiedzieć, jedno działanie. Chyba zmienili efekt. Tak, kiedyś tam ataki podpalały, a teraz ma efekt, że więcej obrażeń na melee. Takie ciekawe, bo teraz ta zbrojka sama w sobie nie ma w ogóle żadnych bonusów. Przeciwieństwo do tego, co kiedyś miała, ale dobra. Tak więc... Może w następnym epizodzie spróbujemy znowu się zmierzyć z... z robakiem. Chociaż, wiecie, ja nie będę mówił, co jest, co nie ma. Bo nagrywam ten odcinek. A co dalej będzie, postaram się już zgadać z ekipą, wiecie. Bo to jednak nie miało być solo. Ten odcinek jest wyjątkiem tej reguły, bo zazwyczaj chociaż siostra jest, rozumiecie? No, więc ja wracam do łowienia w wolnej chwili. No, bo co mówiąc, ja już dziękuję. Jak widzicie, dużo udało się osiągnąć. No i trzymajcie się do następnego. Hej, hej, standardowo. Pa, pa. No i tyle.